Cześć Wam. Dzisiaj będzie taki filmik, taka można powiedzieć rozkmina, na temat stacji lutowniczych, a może inaczej lutownic na groty T12, które mają grzałkę od razu w grocie. Dzięki temu one mają o wiele lepszą wydajność niż takie standardowe groty. I powiem Wam, że na AliExpressie jest dosyć spora oferta tych takich różnych zestawów na te groty T12. I dzisiaj spróbujemy sobie rozkminić, który z nich warto najlepiej kupić. Najpierw Wam pokażę na jakiej ja stacji pracuję, jaką kiedyś kupiłem sobie. I teraz właśnie chcę sobie zmienić na jakąś taką kolbę, która będzie obsługiwała groty T12. Bo jednak z tego co już słyszałem, czytałem jest o wiele lepszy komfort pracy. I skupmy się najpierw na mojej stacji. To jest Web 937D+. 75W na maksa ona może pociągnąć. Kupiłem ją już nie wiem, 2-3 lata temu na Allegro, co o niej mogę powiedzieć, jest to taka stacja powiedzmy przeciętna, niczym się nie wyróżnia. Te 75W, to tak naprawdę nie wiem, czy ona jest w stanie osiągnąć przez cały czas pracy swojej. Jednakże no, sprawdziła się w jakichś tam podstawowych takich zadaniach, które wymagały tam przygotowania jakichś elementów. Mówię, ta stacja jest na normalne groty, które nie mają grzałki w środku, także różnica pomiędzy T12 a tymi grotami jest no, dosyć spora. Regulacja temperatury jest od 200 do 480 stopni. I powiem wam taką ciekawostkę. Kiedyś pomyliłem się. I zamówiłem kolbę do tej stacji. Tyle, że zwróćcie uwagę, że jaki tutaj jest napis? 937D i jest malutki plusik na końcu. Ja tego plusika nie uwzględniłem i zamówiłem kolbę do stacji 937D, bo też jest taka wersja. I przyszła mi ta kolba, podłączyłem ją do stacji. I wiecie, co się wtedy działo z takim grotem? Tutaj oczywiście temperatura nie była wyświetlana poprawnie, jakieś tam. Totalne z kosmosu wartości. Natomiast grot po jakiejś minucie robił się czerwony. Po prostu czerwony tak jakby miał się zaraz spalić. No i jak możecie się domyślić, te osoby, które są bardziej kumate w tych sprawach tak żałka długo nie wytrzymała. Szkoda, bo ją spaliłem po prostu. Spaliłem, bo ona się rozgrzewała do czerwoności i po jakimś czasie już ten drut, który jest w tej kolbie, który właśnie rozgrzewa to wszystko przepalił się. A mogłem to po prostu tak robić, że ją włączać na jakąś pół minuty. On by się już do takiego stopnia rozgrzał, że bez problemu roztopił cynę. No i wyłączać ją. Wtedy prawdopodobnie dłużej bym podziałał w ten sposób na takim na tej kolbie w połączeniu z tą stacją. No, to jest historia na temat mojej stacji. I teraz przejdźmy sobie do tego. Jaką zamówiłem na AliExpressie kolbę na groty T12. I zrobimy sobie takie porównanie, bo jest też ona w sprzedaży w Polsce. W sklepie zaraz do, zresztą zaraz do tego dojdziemy. Tak więc, tak, ja sobie zamówiłem na początek, chcę sprawdzić. Na razie nie chcę wydawać dużo pieniędzy na to. Najtańszą, jaką znalazłem, fuksiarsko jakąś. Zresztą historia tego była taka, że szukałem na polskich serwisach coś właśnie na groty T12. I wiecie, gdzie, yy, gdzie wszedłem, gdzie coś znalazłem? Przełączymy się teraz na sklep GoTronic. Znalazłem taką stac stację, Kolbę. Ona jest 85 zł, kosztuje, z, z grotem T12 typu K. I GoTronic ją sprzedaję za 85 zł. I sobie pomyślałem, ok fajnie, we Wrocławiu są. Szkoda, tylko to była sobota. Mieli akurat zamknięte, bo prawdopodobnie, jakby mieli otwarte, to bym już podjechał. Bo ze mną jest tak, że jak się podjaram, to, to jestem jakby tak w gorącej wodzie kompany, a to niedobrze. No ale że mieli zamknięte, zacząłem szukać, szukać na AliExpressie, czy coś takiego by było. I wyobraźcie sobie. Że znalazłem identyczną, tylko że różnica jest oczywiście w cenie. Tutaj mamy cenę 85 zł. bo jeszcze uwzględnić do tego wysyłkę. No, te 10 zł policzmy. To mamy 95 zł za takie coś. I teraz popatrzcie się, jak wygląda sprawa na AliExpressie. Zamówione to już jest, już jest wysłana. Na paczkomat będzie to przychodziło. Super sprawa. Kosztuje ona 40 zł. Wysyłka mnie wyniosła, chyba zaraz wam powiem. Z dostępnym śledzeniem. Tak, ja wziąłem Aliexpress Standard Shipping. No, czyli dwa, 42 zł zapłaciłem. Jest różnica w cenie. No, już wolę sobie poczekać z, te dwa tygodnie, czy tam troszeczkę dłużej. No ale za tą cenę, co jest tutaj na Gautroniku, to ja bym miał takie dwie. Albo jeszcze mógłbym zrobić tak, że też mógłbym jedną sprzedać załóżmy za 70 zł, i bym na tym jeszcze zyskał, tak, ale nie bawię się w takie rzeczy. Tak więc różnica w cenie jest o połowę, można powiedzieć. te z grotem t 2 12 typu K. I zobaczymy, jak to się będzie sp sprawowało. Podłączę to na pewno. Podzasilacz 12V yy, Najpierw, i potem podzasilacz jakiś od laptopa 19V, i zobaczymy, jak to będzie działało i na 12V, i na 19 Także tutaj mamy tą kolbę, którą zamówiłem, i lecimy dalej, bo wybór na AliExpressie jest dosyć duży. Tych, yy, Takich lutownic na groty T12. Chciałem kupić coś takiego. Sama ta, ta rączka, kolba kosztuje 50 zł. Niestety jest bez grota. Także zrezygnowałem z tego zakupu i wybrałem tą za 40, którą przed chwilą widzieliście. Natomiast tutaj, już za kwotę 108 zł, macie w zestawie 3 groty. Typ K, jakiś JL02 I. I LS. Tyle, że już ta się różni tym, że zamiast pokrętła ma już wyświetlacz cyfrowy, także widzicie, jaką tutaj temperaturę ustawicie. No i w zestawie macie już zasilacz 24V 3A. Także to jest za 108 zł, ale I chyba tego nie warto kupować, bo zaraz zobaczycie, jak sobie będziemy dalej przeglądali, że są lepsze oferty niż to, chociaż. Nie wiem, czy zasada y, działania nie jest bardzo podobna. Dużo zależy od tego, jakie to ma upakowane. Tutaj te układy, które tym wszystkim sterują. Im lepszy, tym wiadomo. Tym lepiej. Ma więcej opcji. Nie wiem, jak tu wygląda na przykład od, y, kwestia tego, jak nie lutujemy. Czy to cały czas jest temperatura na tym grocie, czy jakoś się wyłącza, jak jest, y, y, nie wiem, nie wykrywa jakiegoś ruchu. Trudno mi to powiedzieć. Tu niby jest specyfikacja, opis i tak dalej. Aha, wyposażona jest w dwa etapy snu. Temperatura automatycznie spadnie o 100 stopni, jeśli nie będzie żadnej operacji w ciągu dwóch minut od wykrycia. Czyli jednak ma jakieś tam e, czujniki, które wykrywają, że coś robimy albo nie. No i super, to jest fajne. A temperatura automatycznie spadnie do, do temperatury otoczenia, jeżeli nie będzie żadnej operacji w ciągu pół godziny. No tak jest zaprogramowana, czyli już wiemy, że ta stacja ma jakby dwa tryby. Jeden jest po dwóch minutach, spada temperatura o 100 stopni od zadanej, tutaj na tym. Na drugi tryb, jakbyśmy ją gdzieś zostawili, załóżmy, nie wiem, zapomnieliśmy i wyszliśmy gdzieś do pracy, do sklepu. Wtedy nam temperatura spadnie do temperatury otoczenia, czyli całkowicie jakby się wyłączała. No to, to mamy za 100 zł taki zestaw, już ze wszystkim gotowy do podłączenia. Trzy groty. Ok, fajnie. Tyle, że jest jeszcze taka opcja, że ja chciałem sobie kupić ten zestaw. Tylko tutaj jest sam ten cały sterownik bez grota ani kolby. I co ja chciałem zrobić? Ja chciałem zrobić coś takiego, że to sobie przerobić w tej stacji, włożyć tutaj do tej stacji i podłączyć zasilanie z tego transformatora. Podejrzewam, że dałoby się coś takiego zrobić. Tylko trzeba było rozkminić, jakie tutaj są w ogóle wyprowadzenia z tego transformatora, i tak dalej. To jest ten drugi typ, za 30 zł. Są też wersje, oczywiście, z kolbą. Podejrzę, że będzie kosztowało coś takiego jakieś 50 zł. Także to jest następna opcja. Trzecia opcja to jest już taka stacja, już powiedzmy troszeczkę lepsza. Tutaj jest wersja bez kolby za 51 zł, tyle że mamy już wyświetlacz OLEDowy. Więcej tu ma opcji i. i i tych ustawień z kolbą i z grotem typu K jest za 77 zł też fajny zestaw. Też mógłbym teoretycznie to kupić i sobie tutaj przerobić. Tą stację, no to po prostu wyciągnąć, zaślepić, zrobić jakiś tutaj otwór, bo to przecież jak to ma. Nie do ksegera przejdziemy na końcu. Tak, tu z boku ma na potencjometr, czyli musiałbym tą tutaj swoją przerobić tak, że tu by gdzieś była dziura na ten ten wyświetlacz. No i wtedy to by mogło fajnie wyglądać, tylko musiałbym podłączyć wtedy kabelkami do tego ile tu jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj też pewnie mamy pięć tych tych. Zresztą zaraz sobie zobaczę jak oni tutaj to opisują. Zasilanie 16,24 V. a Widzicie, to już 16,24, nie od 12. Także już zasilacza 12 V bym nie podłączył. Jak chcę zobaczyć tą kolbę, jak ona. Tu mamy rozpis. No to nawet podali 12 V, a na płytce jest 16. A dobra, załóżmy, że to jest od 12. Czyli 18 W przy 12 V i 1,5 a 19 V. 45 W. Jest 1, 2, 3, 4. Widzicie, tu już jest inaczej całkiem. To są cztery piny, a na tej mojej WPA jest 5. Także tutaj trzeba by było troszeczkę to całkowicie przerobić, że tak powiem. No i dobra, i zobaczmy sobie tą wersję. Chyba najlepiej jest kupić. Z korbą, oczywiście, i z grotem, i wtedy bawić się w składanie tego i połączenie zasilania swojego. No to mam za 77 zł. Dobra, lecimy dalej. I teraz taka najlepsza chyba opcja. Sagera, zestaw z jednym grotem, te 12K jest za 114 zł. Wysyłka będzie ile kosztowała? Darmowa wysyłka, dostępne śledzenie, ok, super. Czyli za 114 zł mamy taką już z obudową Xagera. To wygląda bardzo ładnie. Mhm, fajnie to wygląda. I powiem Wam, że chyba tą Xagera bym brał. Już jeżeli miałbym wydawać powyżej tej stówy, to Xagera bym kupywał. Za 114 zł z jednym grotem, tak to wygląda. Jest nawet bateria CRC, podtrzymująca te chyba nasze ustawienia, które tam sobie ustawimy. Za 119 już mamy z dwoma grotami i tu mamy ten K i taki fajny grocik. No, fajne dwa groty, są naprawdę bardzo fajne. No, powiem wam, że prawdopodobnie w przyszłości się skupię na tym ksagerze. I chyba wybór padnie na tego ksagera. Chociaż nie wiem, czy to jest oryginałka, czy to nie jest jakaś podruba, bo wiecie, jak to jest na tym AliExpressie, że każdy każdego podrabia. No tu już macie za 131 z trzema grotami. 144 groty. Zobaczmy sobie wersję najbardziej rozbudowaną. 160 zł. Sporo grotów. To chyba już jakbym miał wydawać pieniądze, to rasa na taki full zestaw. Tyle grotów w zestawie można się dostać i do jakichś malutkich elementów i do większych. Ulutować. A jak wiemy, wymiana grotów z takich T12 jest bardzo łatwa i szybka. Tyle, że przydałby się jakieś pewnie rękawice specjalne do wyciągania takich grotów albo jakaś taka podstawka, która by pozwalała nam szybko włożyć i wyciągnąć grot. A tu mamy co? Za 94 zł. Nie wiem, to jest obudowa, czy co? Sama obudowa z tym chyba jest yy, sterownikiem. Bez grota. Także zdecydowanie Xagera bym brał. No, jakbym miał już kupować, to Xagera. Bo jest też dużo innych zestawów. Tutaj mamy cały opis tego Xagera. Całe menu rozpisane. No to już jest naprawdę o wiele bardziej zaawansowane niż, niż te takie, co mają w kolbie ten układ, cały sterujący. Mm -hmm, super sprawa. No tu jest ten, co wykrywa, jakby, te ruchy, termistor. Fajnie, to wszystko jest zrobione, no, w tym ksagarze. Aha, nie, tutaj trzeba, żeby wyjąć grot trzeba odkręcić jednak. Nie ma, także wkładacie, zatrzaskuje się czy coś w tym stylu. Chociaż podejrzewam, że może i by można było ją jakoś tak włożyć i. Bez tej końcówki, chociaż to by było troszeczkę niebezpieczne. Też jest 5, 5 pinowy, no czyli mógłbym nawet taką wtyczkę przerobić na tym wepie Tutaj opisy, komentarze. No i zobaczmy sobie w ogóle co jeszcze tam poniżej jest, jakie są zestawy. Jeszcze wiem, że Quico jest fajne. Zobaczmy sobie Quico na koniec. Quicko jest taki zestaw za 99 White Hand 93 nawet tanie jest No to jest tak, taki wybór między Quicko a Xagarem Ma cztery jest tutaj tyczka no i pewnie kolory mamy ja bym brał czarną. Chyba najlepiej mi się podoba. No, czarna najlepiej wygląda. Cały opis. Te większe zdjęcia są. Też fajnie wygląda. Jeszcze sobie porównam tą ksagera, gdzie to było. Aha, bo ja przetrzą z tego ksagera na Quiko. dobra. Te groty mi się podobają. Fajne są. KU to jest jakiś taki troszeczkę, chyba, nie wiem, inny. Zagięte. Nie, no, fajne, fajne są gruciki. Jest KU. Też takie malutkie, fajne pudełeczka. Super sprawa. Grotów jest o kurczę, spory wybór. K jest taka końcówka, KF. K są fajne, dosyć takie duże. One mają to odprowadzanie ciepła dosyć wydajne. Tutaj mamy D też jakieś takie. C. Mi się podobają K, C. B też są fajne. No i tu już lecimy do takich, które mają bardzo małe końcóweczki, szpiczaste. JL-02 mi się podoba. Fajna jest. Chociaż J-02 też jest fajna. Tutaj to już jest w ogóle jakoś C1. Taki szpikulec. To Już do mega, mega jakichś delikatnych rzeczy, żeby jakiegoś, nie wiem, rezystorka Podcynować czy coś. Albo jakiś układzik. Jedną nóżkę. Bo są takie nieraz elementy, że na takim K to nie ma co podchodzić w ogóle. Nie, no powiem, wam, że jest na jak Wybór jest naprawdę ogromny. Jak widzieliście, ja dokonałem wyboru na razie takiego na za 40 zł. No, to jest naprawdę tani tylko podłączam zasilanie i hulam. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo będę to testował na jakiejś płytce na pewno. I porównam właśnie sobie do tego wepa po jakimś czasie i wydam opinię, czy jest teraz warto lepiej kupić już jakąś kolbę, czy tam stację nagroty T12, bo podejrzewam, że już się nie opłaca kupować tych stacji na te zwyczajne groty. I chyba to było na tyle, ile już tu nagrywam. 20 minut, no 20 minut starczy, 20 minut nagrywania. Taka mała rozkwintna na temat tych stacji. Wiem, że są różne wersje tych różnych stacji. Załóżmy, że tutaj, że jest wersja na przykład 2.1, 3.1. Gdzieś czytałem, że już właśnie w 2020 roku wyszły wersje, które mają wersję 3.1 płytek. A tylko nie wiem, o co to dokładnie chodziło. To chyba chodziło o płytki, które mają zasilacz. Tak, nie, nie wiem dokładnie. Nie chcę, nie chcę wprowadzać w błąd, ale trzeba też patrzeć na zestawy, które są jakby najnowsze wersje tych układów, bo Chińczycy ciągle coś tam udoskonalają, zmieniają, także trzeba to też brać pod uwagę. Ale często jest tak, że Chińczycy nawet piszą już na swoich stronach, że, że niby jest opis stary, ale zdjęcia są stare, a mają jakby. Już ulepszone te wszystkie tam układy i tak dalej. Nie wysyłają tych starych. Także wybór jest spory od naprawdę od powiedzmy 30 zł do, do tych dwóch stółów. Jeżeli ktoś chce wydać powyżej 100 zł, to już warto brać te już takie z tych sklepów, na przykład Xagera, Quico. I chyba nie wiem, do tych dwóch to się jakby w, mo w mojej wiedzy sprowadza na dzień dzisiejszy. Wybór może są jeszcze jakieś inne filmy, które oferują też na T12, gdzieś tam na AlieExpressie porządne y, zestawy. I co chciałem wam powiedzieć? Jak przyjdzie ta kolba z tym grotem za 40 zł? No, opłacało się za 40 zł, no sam grot kosztuje te dwie dychy minimum. W Polsce mówię, nie na ekspresie może by było taniej to znaleźć. Jeszcze coś tak myślę, żeby Wam coś pokazać, ale chyba już więcej Wam nie pokażę na ten temat. Mówię, jak macie jakieś pytania bądź swoje uwagi na temat tego, jak to wygląda z tymi grotami T12, jeżeli mieliście jakieś swoje już doświadczenie w kupowaniu takich stacji kolb, to piszcie w komentarzu, z chęcią się dowiem, nie tylko ja, myśleli też inni ludzie, którzy zobaczą ten filmik, może gdzieś tam w przyszłości. No i co, i czekamy. Napaczkomat ma przyjść. Super sprawa, także dostanę pewnie powiadomienie. Zauważyłem, że jeżeli teraz wybór dokonuje się na paczkomaty, przesyłka idzie bardzo szybko dwa tygodnie. Nawet zamawiałem klip ten do programowania. SOP8 to szedł chyba nawet niecałe dwa tygodnie na paczkomat. Bardzo szybko wysłali, bardzo szybko przyszło. Także zobaczymy, ile tym razem będzie szła na paczkomat. To jest moja druga paczka na paczkomat. Także porównamy sobie z pierwszą paczką też, jaki był czas oczekiwania. A jeżeli będzie do dwóch tygodni, to uważam to za i tak za super czas. Biorąc pod uwagę, jakie teraz są problemy z tym koronawirusem, i tak dalej, nie? No i dobra, kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się wszyscy.